Ja cześć, siemanko, z tej strony Bartis 99, a to pierwszy vlog, że żniw. Dzisiaj będzie oprowadzenie po gospodarstwie i pewnie będzie kuszenie rzepaku. Więc tak, na pierwszy rzut oka idzie główny ciągnik w gospodarstwie, czyli Ursus C360. Tu mamy przyczepę, HL-ka chyba, podobno, chyba tak. Była remontowana w zeszłym roku. Tu jeszcze trochę pszenicy jest, bo była dzisiaj używana, bo była na skupie. Zaraz tu sobie wejdziemy. To pokażę wam i teraz, o proszę bardzo, była na skupie, pszenicy jeszcze troszkę jest, ale to tam nic. Dobra, zejdę sobie i idziemy dalej. Dobra, idziemy sobie dalej. Tutaj mamy cyklop, mamy cyklopa z łyżką, nie z takimi widłami. Idziemy sobie dalej. Tu mamy kombajn John Deere 960. Tam, tu mamy talerzówkę. Teraz musimy pójść do garażu, bo w garażu stoją różne sprzęty. Potem wejdziemy do stodoły. Dobra, tutaj mamy rozsiewacz do nawozów. Tu mamy trochę rzepaku. Tu mamy sadzarkę do porów, do sałaty i różnie. Tu mamy puk Akpil nowiutki. Tu mamy opryskiwacz, tu mamy T25. I teraz pójdźmy sobie do stodoły. Tak, do stodoły idziemy. Muszę tylko wziąć klucze od stodoły. Dobra, klucze. Dobra, idziemy. Teraz tak, będę musiał to otworzyć. Tu się ciężko bardzo otwiera, więc... O, otworzyłem. O, dobra. Dobra, muszę sobie wsadzić tutaj. Dobra. I tutaj mamy, tu mamy też przyczepę, jest na niej gro, zaraz wam pokażę. Tutaj, ona jest niewyremontowana, tu mamy groch na niej. No, no, tu jakaś resztka została, wiadomo, to nie jest idealne. Teraz wyjdziemy, pokażę wam przyczepa Metalfach 6-tonowa. Ona jest nowiutka na gospodarstwie. Chyba drugi rok mamy ją na gospodarstwie. Teraz wejdę sobie tutaj na górę. Jeszcze tam będę, pokażę wam kilka sprzętów z góry. Dobra, tu mamy agregat uprawowo-siewny Rolex. Tu mamy rzepak załadowany. O i patrzcie, jeszcze woda została nawet. Dobra, tam mamy siewnik Agromaszy, on nowy, tam mamy dalej kopaczkę, więc dzisiaj wam pokażemy. Dobra, o kury się zerwały. Ej, chodź tu Ginger, Ginger, Gingus. Tu mamy lolaka. Cip, 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 cip. No wiadomo, tak jak to kury. I pies. Co jest? Zawał przechodzi. A tu mamy oto ten siewnik Agromaszy, on jest również nowy. On był chyba jeszcze nieużywany. Jest nowy. Tu mamy puch dwójkę i kopaczkę do ziemniaków Agromet, fabryka maszyn rolniczych. Tutaj mamy Made in Poland oczywiście, rok produkcji 498.5. Łomatko, co to jest za starość? Dobra, tu mamy oczywiście ten siewnik. To chyba by było tyle. Chyba, czekaj to. A w sumie to jeszcze wam pokażę kuri, kurnik. Właśnie. Tam jest kurnik. Tu mamy kurnik. Tu będzie sypany groch. A tam zawsze jest pana pszenica. I to by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj było prowadzenie po gospodarstwie.
Jeszcze będą tutaj dołączone kilka części, bo będzie jeszcze kuszenie rzepaku. Tu tak sobie wszystko skleję w programie. No i co? Trzymajcie się. Do wyjazdu na pole. Na razie.
Bartek, trzeba kończyć, Bartek! Jeszcze kawałek jest pojechać. No. Najpierw rzepaczek i grunt. No, pszenica, a potem jęczmień.
ciotecznej i do mojego brata, bo wtedy będę mógł wam normalnie gadać, a tak to wiadomo. No kurzy się co nie miara, więc widać, że jest suchy. To dobrze. Pewnie jak wrócę do mojej cioci tam na wieś, to bałk to samo, tam jest. No i pewnie będę miał takie nogi podrapane po rzepaku. No a bawią się na belkach, widzę. No, rzepak się kosi powoli, zawsze my kosimy powoli. Nawet pszenica to tak 2 na godzinę, więc jest co niewiara. No i jest fajnie, nie? Jeszcze będzie koszony rzepak, jest teraz koszony i jeszcze będzie koszony groch. Wiadomo. Zaraz się poskakamy po belkach. Skoczę sobie zaraz na belkę. Patrzcie, dobra, rozpęd bierę z kilometra. Czekajcie, muszę tam jakoś wejść. O kurde! Taki coś przepchać, to trochę trzeba mieć siły. Tu coś położone, niepokoszone. Chcecie lepiej widać z YouTube'em? Chcesz się przywitać z YouTube'em? Nie pozdrawiam. Nie pozdrawiasz, witaj. No. Kraki leci. Jest szmatka. Skąd? Jakaś w kompanii. Z czemu? Bo się zacięłaś słomą. Nie, tutaj. No widzisz, mówiłem, że będzie coś się stanie. Że będziesz miała całe nogi podrapane. Zawsze jest, nogi są podrapane. Dobra, tam nie... Żyje się wszystko. No właśnie, żyje. Dobra, ja kończę. Jeszcze nagram kilka części, więc na razie. No. Zatrzymaj się.
Zatrzyma, to nie wrócę. No dobra, tak teraz idzie. Trochę bardziej w to. Dobra, to bardziej. Jest jeden zbiornik. No jak widać tutaj czarne złoto już leży na przyczepie. Wow, nie! Teraz potem mam pełno czarnego złota w butach. No i co? Chciałbym siedzieć. Czekajcie, bo ja tu muszę wyjść, bo mnie nogi zagrzęzły. Dobra. No i to będzie dzisiaj na tyle w tym vlogu. Kosiliśmy dzisiaj rzepak, czarne złoto. Zostawcie suba, lajka, komentarz. No, jeżeli suba, no to i dzwoneczek, nie? No i co? Narka, pa, pa! Do zobaczenia w kolejnym vlogu ze żniw.